Cześć moi drodzy, widzicie co to za gra? No właśnie, klasyk, Need for Speed Most Wanted z roku 2005. Ile się w to grało? No cóż, sprawdźmy, czy dalej potrafię jeszcze tutaj w to pograć, zagrać, czy może coś się zmieniło, może już sobie nie daję rady. Cóż, myślę, że będzie całkiem sympatycznie. How's your car running? Paper. Sama gra swego czasu była naprawdę dosyć popularna. Historię chyba każdy zna, która się tutaj wydarzy. No, jestem ciekawy, czy uda mi się tego Razora pokonać, czy przejdę całą, wiecie, fajną listę. A sobie pomyślałem, że na weekend taki luźny filmik wam właśnie z tej gry wrzucę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że w niektórych momentach dla mnie gra była dosyć trudna i upierdliwa. No ale zobaczymy. A niedawno poczytałem, że jest sporo fajnych modyfikacji, więc tu też będzie można się w jakiś sposób pobawić. Położyć sobie jakieś autka, tekstury. A najlepsze jest to, że gra mimo swoich lat dalej cieszy się ogromną popularnością. Jest podatna, tak jak powiedziałem, na modyfikacje. No i tak nie obciąża sprzętu, jakby mogło było się wydawać. No to co, jedziemy. Pierwszy wyścig, który oczywiście będzie będzie troszeczkę, jakby to powiedzieć, niedokończony, tak? A żeby było jeszcze śmieszniej, słuchajcie, to byłem na padzie, więc przyjemność z jazdy myślę, że będzie gwarantowana. Bo na klawiaturze, szczerze powiedziawszy, to już dawno nie gram. No i wiadomo, co się teraz stanie, nie? Przyjeżdżamy do miasta. Ale wobec tego, że tę historię każdy zna, moje ulubione auto jedzie, za X8. No bo niektóre kawałki będę tutaj pomijał, nie? Bo no po co zanudzać, nie? Także sobie akurat pominiemy pierwsze wyścig. Nie znoszę tych początkowych wyścigów, no niestety trzeba je. A nie udało się dobrze wystartować, szkoda. Pierwsze wyścigi trzeba po prostu przejechać z tego, że nie grałem w Undergrounda, chociaż też mam gdzieś na płytach w swojej kolekcji. No to nie będziemy mieli bonusu, bo tak byśmy mogli sobie wybrać, wiecie, Golfa na początek zabawy, ale ja myślę, że Lexus też nie będzie złym wyborem na sam początek. Jestem ciekawy, czy uda nam się tutaj wygrać. No, bardzo nie lubiłem z tego czasu tej trasy. Nie powiem, była kłopotliwa. Nie raz, nie dwa. Ale chcę jeździć się tak sympatycznie. Cholera, to jest ruch uliczny. Nie znoszę ruchu ulicznego. Nienawidzę go. Szczęście już niedaleko, to żeby nie skiermandolić. A chyba nie będzie tak źle. Jest, udało się. Uff. Jak człowiek dawno w to nie grał, a wie czego się można spodziewać,
No aż się tak ciepło czasami robi, że o rany, nie wygram za pierwszym razem, nie? Dobra. Filmiki, no mówię, pomijam, mam grę w wersji angielskiej. I zainstalowany skądinąd dodatek Black Edition. Znowu nie udało się dobrze wstajpować, szkoda. Tym razem mamy co? Kolejny sprint, dobra. Jestem ciekawy, jak będzie z dragami. Ponieważ tak zawsze one sprawiały mi... Haha, największe trudności. O, będzie policja. Jee, ale będzie zabawa. To jest w tej grze najlepsze. Zdobywanie, nabijanie rukowań. I walka z policją. Tak, tutaj policja... można było bawić się z tego czasu godzinami. Przynajmniej sam tak robiłem. No i wszystko się kończyło, wiecie, jak wjechaliśmy w Kolczatkę. Ale poza tym było całkiem, wiecie, przyjemnie. No i trzeba uważać na ciężarówki i ogólnie na ruch uliczny, który tutaj jest, no powiedzmy sobie szczerze, nieprzewidywalny jupierdów. No człowiek się zagadał. Takie kwiatki wychodzą. Co mi się tutaj podoba, to, że pionik tutaj wizualny był bardzo mocno rozbudowany względem... według mnie, względem Undergrounda dwójki. O jednice nie wspomnę. Chociaż tam pionik... no cóż... jak dla mnie był czymś nowym, fajnym, ciekawym. Ale zawsze mi czegoś nie brakowało. Tutaj... w zasadzie jest prawie wszystko. Jeżeli chodzi o takie podstawy. No bo porównując teraz Need for Speed Payback, no to w ogóle jest niebo a ziemia. Bla bla bla. Tu mamy okrążenia, słuchajcie. Jeżeli chodzi o używanie skrótów, też się komputer nie udało. Tam czekaj z intro. O czym to ja mówiłem? A, o tuningu. Tak, że niebo a ziemia jest w porównaniu z rokiem 2005, a chociażby 2015, gdzie wyszedł Need for Speed na konsolę, tu już na PC-ty rok później. Ale ja myślę, że to jest tak gra kultowa, tak fajna, że parę odcinków dla was dam radę nagrać. No, jak powiedziałem, gra mi się tutaj cholernie podoba. Ach, nie tędy pojechałem. Czy dobrze pojechałem? Mi się zdaje, że źle. A na razie jakieś trzymamy pozycje. To nie są jakieś, wiecie, trudne tutaj wyścigi. Ale zauważyłem też, że grając już kiedyś, one są czasem monotonne. Wiecie, lubię się powtarzać. No ale tak chyba ma każda gra, czy to będzie jakieś RPG, czy to będzie jakaś gra akcji typu GTA, gdzie mamy misje, które się powtarzają. No to jest kwestia tego, jakie auto sobie dobierzemy, jakie opanujemy, jakie tuningujemy. Według mnie tutaj cały fan na tym polega. No cóż. Także lecimy. Tutaj znowu mogłem skrótem śmiechnąć. To już będzie meta? Tak, to już będzie meta. Ja nie patrzę na ilość okrążeń, to jest najlepsze. Okej. Okay. To chyba teraz już będziemy mogli wybrać sobie wózek. Nie, teraz będzie wyścig z Razorem. Bodaj. Just make sure you watch your back with these guys, alright? See you around.
What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. No, szczerze mi śmieszyła jego postać. I'll be waiting. Generalnie... gościu z samego dołu zaczyna tam do nas podskakiwać, mimo że mamy lepszy samochód, tak? Że mamy jakieś tam umiejętności i tak dalej, i tak dalej. To teraz mamy ten feralny wyścig, którego nie da się wygrać, chociaż są na to sposoby. Możecie sobie na YouTube odpalić. O, teraz się udało i dziękuję i do widzenia. I z czym do gościa w zasadzie. I pewnie wiecie, kiedy widziałem te materiały, da się z nim wygrać, używając pewnych tam sztuczek, da się przejść ten wyścig. I to jest w miarę proste. Wow, 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 tutaj jednak czułość pada, że tak powiem. No, ma pewne znaczenie. Okej, okay, nie korzystam, wiecie, tutaj z modyfikacji na poprawę rozdzielczości czy coś takiego. Zwróćcie to, że i tak nagrywam w 720p, to jest teraz. A dwa... no, na razie nie jest tutaj to potrzebne, póki się nie bawimy, tak? Ale nie wiem, czy ten GT210 zaakceptowałby takie tutaj modyfikacje graficzne. To jest jednak karta za 2 zł. Ale jak widzicie, można sobie nawet na takim czymś swobodnie pograć. Tutaj ta policja lubi nam przeszkadzać. Zwykle w wyścigach ja tutaj nie lubiłem policji. Okej. Jeżeli chodzi o w ogóle moją tutaj kolekcję grową, ja głównie mam gry w stylu wyścigów, symulacji, tudzież jakichś strategii. Troszeczkę mniej gier akcji, no chyba że mówimy tutaj o kultowych strzelankach typu Medal of Honor, no to czasami lubię sobie pytać. Co do CS-a wczoraj wspominałem, tak, może uda się coś tutaj z CS-a wrzucić, chociaż mówię, ja w CS-a nie gram, no wiecie, z moim sokolim wzrokiem to jest nieco problematyczne. Tak, tak, plama oleju, bla, bla, bla. Oho, szkoda wyszła boku. Niestety. I każdy wie, jak to się skończyło. Trzeba teraz wybrać samochód. Tu mamy LS-a, mamy Fiata, mamy Chevroleta. Kobalta SS. Na Golfa nas nie stać. Trochę brakuje. Ja sobie zobaczę mój ulubiony samochodzik ostatnim czasy. Tak. 12 osobę trzeba pokonać. To nie będzie takie trudne. No to myślę, że lubię tylny napęd. No to polecimy sobie LS-em, czyli to wyśliniczek. Fajnie brzmi. Dużo opcji tuningowych. Bierzem to. Nie wiem, czy instalować spolszczenie, bo gra jest tak prosta, że chyba nie ma to tutaj większego znaczenia. Dobra, mamy LS-a. No brzmi to sympatycznie. No to trzeba jechać. Wow, 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 wow. Ta strzałka zawsze mnie śmieszyła. Po co ona jest? Jak wiadomo, gdzie jechać, bo jest mapa. Wow, wow. Ojej, umiejętności.
Znaczy ja myślę, że dzisiaj w odcinku to będzie wszystko, tylko dojedziemy sobie na miejsce. Wow, co tu się... Okej, w zasadzie jesteśmy na miejscu. I pierwsze wyścigi, no to myślę, że za parę dni coś wrzucę, także moi drodzy, tyle ode mnie i życzę miłego weekendu. Cześć!